Agata Dzikowska, dobry wieczór. Wrocław przygotowuje się do weekendowych uroczystości związanych z 78. rocznicą ogłoszenia praw Polaków spod znaku Rodła. A dziś w studiu Rozmowy Faktów pan Józef Młynarczyk, prezes Związku Polaków w Niemczech, dobry wieczór, i pan Tadeusz Szczerbak, prezes rodziny Rodła we Wrocławiu. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Rodło po przejęciu władzy w Niemczech przez Hitlera było takim symbolem, który pokazywał, że Polacy nie zgadzają się na nazistowskie symbole. Było też wyrazem tożsamości Polaków, ale jaką rolę może dziś spełniać? Rzeczywiście w okresie międzywojennym symbol narodowy, symbol identyfikacji, w jakiś sposób odkreślania się od tej nazistowskiej całej ornamentyki, specyfiki, dzisiaj po 80 latach dalej może być z powodzeniem przypominany jako element patriotyzmu spod znaku Rodła XXI wieku. A więc sięganie do skarbca ideowego, ale także całej chwalebnie zapisanej spuścizny Związku Polaków w Niemczech, którzy wówczas mieszkali na dzisiejszych naszych ziemiach zachodnich i północnych. A więc przypominanie ich znakomitej działalności na niwie oświatowej, spółdzielczej, wydawniczej, znakomicie też funkcjonujące w latach 30. dziennikarstwo, oświata, szkoły, a więc to wszystko, co składało się na też na swoisty etos pracy Polaków spod znaku Rodła. Jak ten symbol, jak ta historia jest wciąż kultywowana, odbierana przez Polaków w Niemczech? Bardzo żywo i wydaje mi się, że będzie jeszcze długo, długo, dlatego że są to pewne uniwersalne symbole, ale i te prawdy Polaków, one są uniwersalne i można byłoby odwrócić, powiesić je w każdym parlamencie świata, nie tylko w Polsce, ale w Chinach, w Indiach, nie wiem, czy odwrócić, wpisać tylko tożsamość narodową, czy państwo, nazwę i one pasowały naprawdę do każdego państwa, do każdego, prawda, społeczeństwa. Uniwersalizm to chyba taka główna cecha praw Polaków. I dzisiaj jest ona bardzo żywo dalej kontynuowana. Myślę, że to nigdy nie zaginie. A szczególnie cieszę się, że to we Wrocławiu, więc myślę, że we Wrocławiu również będzie miała następców, którzy będą kontynuować. Cieszę się, że to akurat we Wrocławiu jest. Gratulacje dla wrocławianina. Pozdrawiam wszystkich wrocławian. Cieszę się, tak długo dopóki pan Szczerbak będzie mieszkał w Wrocławiu, czy już następca się szykuje, prawda? Pan Adam, młody. Wrocław, z Wrocławia Rodło nie wyniesie się. Pięć dotyczy naszej tożsamości, wiary, ale ta piąta mówi o tym, że nie wolno krytykować naszej ojczyzny. Jak to odczytywać dziś? Odczytywać należy te prawdy jako katechizm narodowy, jako kredo polskości, jako uniwersalne, przygotowane i promulgowane 8 roku, wówczas w III Rzeszy, w Berlinie. Żenie motor były adresowane także do Polaków wówczas w Polsce, w II Rzeczypospolitej, do Polonii rozsianej wówczas na całym świecie, ale nade wszystko do kolejnych, następnych pokoleń. Ja i ludzie, którzy utożsamiają się z tą ideą, z tym obszarem polskiej historii, jesteśmy swoistymi spadkobiercami tych tradycji. I te prawdy, bardzo klarowne, wymowne, uniwersalne w swoim przesłaniu, są nadal ważne, potrzebne. A piąta prawda, mówiąca o tym, że matkę zawsze szanujemy, kochamy bezinteresownie, bezwarunkowo, bez żadnych ograniczeń. I nie mówimy o niej źle. Nie mówimy o niej źle. Ta prawda ma nawet historię z lat 30., gdy młody Polak z zachodnich Niemiec przyjechał pierwszy raz do Polski, spotkał się z krytyką Polski przy rodzinnym stole. To był czas też rządów sanacyjnych. Dla jednych czas dobry, dla innych nie za bardzo. I wówczas w jakiejś tej rodzinnej sprzeczce uderzył stryja, ponieważ strój niepochlebnie wyrażał się o Polsce. I młody człowiek, wracając przez Berlin, wykazał skruchę, żałował swojego postępowania, ale zadał takie pytanie retoryczne, no przecież Polska jest matką naszą, nie wolno mówić o matce źle. To spodobało się włodarzom Związku Polaków w Niemczech, dlatego ta właśnie sytuacja, ta przypowieść, ten fakt spowodował to, że właśnie piąta prawda Polaków w takim kształcie znalazła zastosowanie i zamyka jakby swoisty ten mały dekalog polskości, to narodowe kredo. Czy te Polaków mieszkających w Niemczech? Znane są i może przez takie uroczystości, jak obecnie tutaj odbywają się w Wrocławiu, one są coraz bardziej powszechne, dlatego że była pewna cisza, pustka w pewnym okresie. Dzisiaj jeszcze zauważy się pewne elementy tej poprawności politycznej. Nie wszystko to jest po drodze z prawdami Polaków. Powiedziałbym z tą piątą, szczególnie dzisiaj niektórym, ja to patrzę na to z perspektywy nieco innej, jak tutaj wrocławianina, czasami aż przykro i wstyd z tym, co się dzieje, ale powiedziałem. Ja patrzę przez pryzmat państwa demokratycznego, w którym jest wolność słowa i każdy ma prawo do wyrażania swoich opinii, także krytycznych dla tego, co się dzieje w naszym kraju, w jakim miejscu jest ta demokracja. Mamy ją i dlatego ja się dziwię czasami, że ktoś mówi, że nie. Mamy demokrację, bardzo dobrze, że tak się dzieje, tylko
ta piąta prawda mówi, nawet w tej demokracji, jeżeli matka, prawda, i tak dalej, zrobi coś nie tak, to musimy z jakimś specjalnym, prawda, no, odnosić się do tej matki, specjalnym jakimś takim traktować tę mamę. I tak wydaje mi się, i ta Polska na to zasługuje, żeby ją specjalnie traktować. Nawet demokracja to jest też, prawda, coś jak gumka. Gdzieś się ona kończy, zaczyna się co innego. Także ja bym myślał, czy myślę dzisiaj z mojego punktu obserwacji Polski, ona jest trochę inny. Dobrze, że mamy tę wolność i tę demokrację, ale szanujmy tę mamę naszą. Szanujmy. Współczesna historia Polski jest obecna teraz w popkulturze i to dobrze. Coraz więcej młodych ludzi interesuje się różnymi etapami z historii naszego kraju, bo mamy i inscenizacje historyczne, i gry miejskie. Jak historia związana z Rodłem żyje w życiu miasta we Wrocławiu? Na pewno poprzez uroczystości, to już 12 edycja we Wrocławiu takich ogólnopolskich uroczystości, to nie jest projekt czy wydarzenie o zasięgu tylko regionalnym, bo przecież przyjadą do nas goście z Kaszub, ze Szczecina, Kwidzyna, Bytomia, Kościerzyny, Raciborza, Opola, Krakowa, Warszawy, goście za Odry, nasi rodacy z Hamburga, Berlina. To po pierwsze. Za ocean. Także. A po drugie, to na pewno też nadanie tym starym, właściwym, dobrym treściom też nowej formy, nowej oprawy. Na tej uroczystości pojutrze się znowu taką formą aranżacji. Przemarsz do katedry, obecność pocztów sztandarowych, grup rekonstrukcyjnych, bractw kurkowych, wypuszczenie w niebo, w powietrze nad Ostrów Tumski 78 balonów z prawdami Polaków, pokrojenie i degustacja 150-kilogramowego tortu z prawdami Polaków, piękny program artystyczno-merytoryczny w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. To już jest odpowiedź, że nasze zaproszenie, to bogactwo treści, ta uroczystość nazywana przez wielu uroczystością z wielkim rozmachem, przyciąga młode pokolenie. Grupy z Opola, które przyjadą też tutaj na tę uroczystość właśnie z województwa sąsiedniego. Ale także multimedialne lekcje i spotkania z młodzieżą. Swego czasu rajdy rowerowe szlakiem Polaków spod znaku Rodła Polonii Wrocławskiej we Wrocławiu. Ciekawa i merytorycznie rozbudowana przez nas strona internetowa, a także idąc śladem i dorobkiem innych jakby obszarów polskiego patriotyzmu, gdy mówimy właśnie, pani redaktor, drodzy państwo, o grach miejskich, grach ulicznych, o różnego rodzaju komiksach, swoistych piosenkach i tak dalej, pewnie na to też przyjdzie pora, z tym, że trzeba powiedzieć, że od 20 kilku lat po przemianach ustrojowych tematyka Rodła i historia Związku Polaków w Niemczech jest bardzo mało przypominana. To z Wrocławia promieniuje to Rodło, jak to ktoś określił, na całą Polskę. Cieszymy się, że też i telewizja Wrocław objęła patronatem naszej uroczystości. A świadectwo frekwencji blisko, spodziewamy się, 1000 osób, a może będzie to nawet symboliczna cyfra, liczba 1050 młodych osób, co przełoży się jakby na tę jubileuszową cyfrę związaną z 1050 rocznicą Chrztu Polski, pokaże i udowodni, że jest zapotrzebowanie na te wartości, że jest potrzeba wspólnotowego, solidarnego i swoiście ekumenicznego patriotyzmu. I to wszystko dlaczego się będzie... potrzebujemy teraz takiej lekcji, w Pana opinii? Myślę, że nie powinniśmy zapominać o tym, co było. Budując przyszłość, prawda, patrzmy na tym, na to, co przeszliśmy. Myślę, że nie wyciągamy wniosków z historii. Krótką pamięć historyczną. Historia musi się powtarzać. Bądźmy, prawda, liczmy, ja zawsze powiedziałem tak, liczmy na tej młodzieży, liczcie na swoich dziadków, rodziców, na tych, którzy biorą udział w procesie edukacyjnym i na siebie do stu. A na innych nie liczcie. Na siebie do stu. My w historii wszystko przechodziliśmy. I myślę, że tego nie można zapomnieć. Dlatego jest to wciąż aktualne i powinniśmy to przypominać, bo właśnie tutaj, jeżeli chodzi o ten segment zachodni, jak i wschodni, prawda, mamy różne doświadczenia historyczne. Jeżeli chcemy zachować pewną tożsamość i być trochę bezpieczniejsi czy pewniejsi siebie, to zwracają na to uwagę. I te ideologie przyjmują młodzi ludzie? Tak. Nie dyskutują? Poznają ją, przywołują antologię i twórczość okresu międzywojennego. W przypadku tutaj i wierszy ABC Dziatwy Polskiej w Niemczech i trudnych utworów. Uczy się tutaj młodzież z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, Szkoły Podstawowej nr 25, Szkoły Podstawowej nr 93, Przedszkola Sióstr Jadwiżanek, że wymienię tutaj gospodarzy tej uroczystości. Ale co warte, drodzy państwo, podkreślenia, uroczystość 6 marca. Przypomnienie Kongresu Berlińskiego to jedno z nielicznych przypadków polskiej historii przypominania i
promowania wielkiego sukcesu polskiego, a nie martyrologii. Sukcesu organizacyjnego, jakim był berliński kongres, wynajęcie największego teatru widowiskowego, Teatr des Volkes, Teatru Ludowego, fantastycznie przygotowana przez kilka tygodni uroczystość pod każdym względem, logistycznym, organizacyjnym, promocyjnym, byśmy powiedzieli dzisiaj PR-owskim, a nie martyrologia. Oczywiście ci Polacy później po 1 września 1939 roku złożyli często nawet najwyższą ofiarę życia, ofiarę własnego życia w niemieckich obozach koncentracyjnych, ale wtedy jeszcze na półtora roku przed wybuchem II wojny światowej stać ich było na zamanifestowanie polskości w stolicy III Rzeszy, stać ich było na godną, odpowiedzialną postawę wtedy ludu polskiego w Niemczech. I na protest. Na protest też. Ale wzorując się na tych chwalebnych, pozytywistycznych działaniach, świadectwach, także i dzisiejsza działalność jest absolutnie, byśmy powiedzieli, zrównoważona, pokojowa i poprzez ideę Rodła przypominaną z udziałem młodych ludzi, dobitnie pokazująca, że z tego skarbca i z tej działalności można czerpać pełnymi garściami. Szczegółowe plany uroczystości znajdą Państwo m.in. na stronie internetowej TVP3 Wrocław. Bardzo Panu dziękuję za wizytę w naszym studiu. Pan Józef Młynarczyk i Tadeusz Szczerbak. Pięknie dziękuję Państwu, bardzo. Dziękuję za uwagę i przypominam, że wieczorne spotkanie w Faktach jeszcze o 21.45. Dobrego wieczoru.